Witajcie kochani w Modzie Ekokreatywnej. Dzisiaj jest kolejny vlogmas, bodajże już 9. No niestety nie jestem w stanie, nie jestem pełnoetatową vlogerką jeszcze. Więc kochani, 9. vlogmas i dzisiaj zobaczycie stylizację second hand. W ciągu całego tygodnia, w ostatnim programie nie włączyłam stylizacji tych codziennych, które sobie zadałam jako wyzwanie, że codziennie noszę coś nowego z mojej szafy, coś innego z mojej szafy, żeby nosić wszystko, co posiadam, co już kupiłam, a nie zastanawiać się, czy jeszcze potrzebuję dużo więcej ubrań. I dlatego, że po prostu ten filmik był długi i był tematyczny taki bardzo, więc stwierdziłam, że już nadrobię to później. No i dzisiaj jest ten dzień, zobaczycie stylizację przez cały mój tydzień. Dzisiaj jest sobota, jutro zobaczycie filmik w niedzielę i to będą stylizacje od niedzieli do dzisiaj, aż. Kochani, jednej stylizacji nie nagrałam, bo widzieliście ją w filmiku, bo w filmiku o pierniku, o pieczeniu piernika właśnie byłam w tej stylówce i po prostu tylko pokażę Wam przebitkę właśnie dokładnie z tej stylówki z filmiku. No i kochani, przechodzimy już do stylizacji. Później pokażę Wam też proste lub nieproste, ale w każdym razie Eco DIY, jak można zrobić piękne ozdoby świąteczne, mając tylko to, co jest w domu, bo ja też nic specjalnego nie kupowałam do tych DIY. Coś na święta i pokażę Wam obiecaną przeróbkę starej, brzydkiej girlandy na nową, żeby nie kupować i kochani, żeby być eko, żeby nie wyrzucać czegoś, co jeszcze jest dobre, co można tak naprawdę trochę upgrade'ować, zmienić na lepsze, upiększyć, zamiast znowu zaśmiecać świat, bo to nie chodzi już, kochani, o pieniądze, tylko chodzi, oczywiście też fajnie jest oszczędzić, ale chodzi o to, żeby też nie wyrzucać, bo niedługo przysypią nas śmieci, nie będziemy mieć czym oddychać i cały świat wypełni plastik, a wiadomo, girlandy są i w ogóle ozdoby są zazwyczaj plastikowe, więc nie zaśmiecajmy, tylko przerabiajmy to, co już jest. Zaczynamy. No i pierwszego dnia, zobaczcie, tam pokazuję Wam zdjęcia w niedzielę. Był taki dzień odpoczynku, trochę regeneracji po spektaklu. Mieliśmy też gości na tym spektaklu i siedzieliśmy bardzo długo, więc byliśmy zmęczeni. No i niedziela już była taką typowo takim dniem domowym. No i zobaczcie mnie tutaj w tym swetrze z lamy, właściwie z alpaki. No, podobne to jest, z lamy pewnie też można. W każdym razie sweterek z alpaki, leginsy i takie domowe kapcie. To jest naprawdę taka stylówka, w której chodziłam cały dzień, nic nie udawane, łącznie z tymi kapciami, żebyście zobaczyli, że właśnie tak całkiem na luzie też chodzę ubrana. W poniedziałek byłam właśnie w tym świątecznym czerwonym swetrze, w leginsach i w białych kozakach. To, co dokładnie było w filmiku, bo wtedy nagrywałam dla Was filmik o pierniku. Także zobaczcie, jak to wyglądało dla przypomnienia. To jest już druga stylówka. No i teraz wtorek i we wtorek był zestaw niebieski, sweter w gwiazdki wełniany, jeansy, mom jeansy, jasno-niebieskie vintage i do tego sztyblety granatowe, a na wierzch miałam taką moją narzutkę teraz ulubioną, wełnianą, w pepitkę szarą, szary szalik, szarą czapkę, czyli z zewnątrz było wszystko szare, można powiedzieć, czaro-niebieski zestaw ogólnie. Kochani, no i tak wyglądało to tutaj, zobaczcie krótką też przebitkę, co nagrałam dla Was. Od niedzieli do środy taki luźny tydzień, jak widzicie, spodnie, leginsy, wygoda. Miałam takie dosyć duże wyzwania, powiedziałabym, więc chciałam mieć jak najbardziej wygodnie. No i w środę już zaczęłam trochę odświętnie, bo to był koniec tygodnia i koniec nauki szkolnej, te trzy dni ostatnie. No i tutaj mam na sobie już sukienkę w środę i już Wam pokazuję nagryweczkę. Dzisiaj taki outfit. Byłam rano w lumpeksie, co prawda praktycznie nic nie kupiłam. I potem byłam w pracy, właśnie teraz w lumpeksie byłam w kurtce, ale stwierdziłam, że ta kurtka za mała, więc do pracy poszłam już w płaszczu, który widzieliście przed chwilą, strasznie wymięty, muszę go wyprasować. Wybaczcie, nie zdążyłam już rano.
No i tak, i teraz mam na sobie sukienkę, jedną z moich takich ulubionych, granatowa, jest przepiękne, takie kwiaty, między innymi takie turkusowo-zielone, jest tam niebieski granat, taki musztardowy, żółty, pistacjowy i do tego mam kaszmirowy szalik pod kolor i kaszmirowy swederek. To jest taki kardigan malutki, ale ja go tak zapinam tylko na dwa guziczki, bo wygląda lepiej w ten sposób. No i oczywiście sztyblety granatowe. To jest dzisiejsza stylowa, moi drodzy. Kochani, czwartek. No i we czwartek postanowiłam właśnie pogrzebać w szafie, żeby znowu nie wyciągnąć pierwszej rzeczy z brzegu i znalazłam tą sukienkę, którą wiecie, pokazywałam Wam już w pewnym holu lumpeksowym i sukienka jest świetna w taką kratkę, bardzo gruba, ze świetnym składem też. No i do tej sukienki trzeba mieć troszkę wyższe buty, więc buty na obcasie. I bardzo byłam zadowolona z tej stylówy, było naprawdę, naprawdę fajnie. Takie bardzo ciemno popielate, właściwie stalowe rajstopy, do tego czerwony golf, pasek i wygodnie, cieplusieńko. Wreszcie udało mi się włożyć tą sukienkę, bo jakoś wcześniej się przymierzałam, nie włożyłam i to był właśnie ten dzień, żeby to nosić. Następny dzień to już piątek i tu znowu dla Was nagrałam krótką relację z tej stylówy. Posłuchajcie i zobaczcie. Dzisiaj mam wigilię szkolną. Wigilię, w sensie w klasach oczywiście, ale też mamy taki obiad, powiedzmy, nauczycielski z okazji świąt. No i tak się ubrałam. Moja czerwona, taka bordo sukienka. Rajstopy w identycznym kolorze. Botki bordowe. Wiecie co, nie chciałam być za elegancka, bo w sensie elegancko, ale nie przesadzić w stronę aż takich obchodów jak w ostatnich stylówkach, bo to jednak praca, prawda? Idziemy, mimo wszystko są lekcje, więc normalnie to jakoś też trzeba wyglądać. No i do tego peleryna ala, prawie że ala Harry Potter i ten szalik ze szlachetnych włókien. Tak wyglądam dzisiaj i zastanawiam się nad tą torbą, ale chyba jest zbyt czerwona jednak. Aczkolwiek wiecie co? Chyba mi to nie przeszkadza. Trochę zbyt czerwona, ale w sumie uchodzi. To jest taki odcień lekko malinowy czerwień, nie jest taki w pomarańcz, więc do tych elementów na szaliku mógłby spokojnie być. No i tak, kochani, lecę do pracy. Jesteśmy teraz w sobotę, dzisiaj, no i jak widzicie, postanowiłam znowu wykombinować nową stylówę, żeby już nie nosić ciągle tych samych zestawów, bo fajnie jest mieć takie gotowe, jak się gdzieś spieszymy i nie muszę myśleć, nawet mogę sobie zajrzeć czy na TikToka, czy na YouTube'a, przejrzeć, co tam było takiego, żeby można gotowe włożyć, ale czasem lubię też wykombinować coś nowego, żeby się nie znudzić. No i widzicie, mam na sobie tą jedwabną, wełnianą bluzkę z koronką, taką obcisłą, ona jest bardzo milutka i ciepła, spód, rajstopy w pepitkę szarą, takie ze srebrną nitką, szarą spódniczkę, chciałam taką trochę zabawową spódniczkę, bo jest weekend, a wiecie co, ja mam trochę tak, że jak jest weekend, to nie muszę już być tak myśleć o tym, żeby taka bardzo poprawna w szkole, żeby tam nic za krótko, nie zaszaleć za bardzo ze strojem, więc w weekend trochę sobie tak pozwalam bardziej. No i tutaj krótsza spódnica, taka bardziej imprezowo-zabawowa, idę na spektakl oczywiście wieczorem, kozaki takie wyższe, zamszowe, szare i ten nowy sweter z ostatniego hola i z ostatnich stylówek. Właśnie i o tym swetrze będę Wam jeszcze konkretnie mówić w holu już za dwa dni. No a tymczasem właśnie go włożyłam, bo on jest, zobaczcie, idealny do tego. Nie dość, że ma pepitkę taką jak rajstopy i jak ta narzutka, którą na wierzchu włożę, to on właśnie ma też srebrną nitkę, podobnie jak w rajstopach. No i ma super do tego ożywiający kolor i fajny krój z tymi takimi bufkami na rękawach. Jest taki cieplusieńki, naprawdę. Jak go tutaj zapnę później, pokażę się Wam, jak go zapnę też, o. No to w ogóle jest mega. Jest cieplutko, jest przyjemnie, jest wygodnie bardzo. Zobaczycie, zaraz jeszcze przebiteczkę zdjęciową z tego, jak będę ubrana na zewnątrz, czyli właśnie będzie to narzutka w pepitkę. Znowu szalik, czapka i wezmę ze sobą torbę.
Będzie to ta torba, żeby trochę ożywić tą stylówę szarą, która na zewnątrz nie będzie widać tego swetra, więc będzie taka bardzo, bardzo szara. Więc dzisiaj świątecznie biorę sobie tą torbę prezentową i tam rzeczy ze sobą, które potrzebuję na spektakl. Myślę, że się zmieszczą, mam nadzieję. Kochani, no i takie są moje stylówy na ten tydzień. Od niedzieli do soboty, dokładnie tydzień. I jutrzejsze i kolejne pokażę Wam już tych pojedynczo, powiedzmy, czy po dwie w tych programach, które będą do Wigilii. No a potem już będą rzeczy sylwestrowe, koniec roku. Zapraszam Was już za dwa dni na hol lumpeksowy, żeby zobaczyć nowe rzeczy, a naprawdę znowu mam tak piękne rzeczy, bo część rzeczy sobie wcześniej odłożyłam, ale kupiłam wczoraj przepiękną sukienkę. Naprawdę jestem pod mega wrażeniem, także już Was teraz zapraszam. No i chciałam też pogratulować wszystkim osobom, które wygrały. Jak mówiłam, już bardzo bym chciała, żeby wszyscy wygrali, żebym wszystkich mogła obdarować, ale bardzo gratuluję wszystkim, którzy w tym wyzwaniu wygrali i wysyłam paczki. Jeszcze jedna osoba się nie zgłosiła, nawet nie wiem, czy wie, że wygrała. Mam nadzieję, że wejdzie, no bo jak ktoś się zgłasza chęć, no to uznaje, że rzeczywiście chciał wygrać, miał nadzieję na wygraną. No także Marzeno, zgłoś się, proszę napisz komentarz, napisz maila z danymi, o które prosiłam w ostatnim filmiku. Także bardzo proszę. Kochani, no i teraz chcę Wam jeszcze pokazać właśnie te przedświąteczne przygotowania, mianowicie tą girlandę. Zobaczcie, tam ta girlanda bardzo stara, pokazuję ją, jak ona wyglądała wcześniej. Naprawdę taka, wiecie, taka najtańsza girlanda. To była kupiona w lumpekcie już z lampkami przyczepionymi. I wiecie co, ta girlanda ma takie brzydki kolor, taki nienaturalny trochę kolor, cały równy, taki zielony, są takie nieprzycięte końcówki w tej girlandzie. Pokażę Wam tutaj też przebitkę takiej lepszej girlandy, którą mam. No i tamta rzeczywiście była taka fajnie już zrobiona, te końcówki są tak ładnie przycięte, jest taka gęsta, wszystkie jakby igły idą w jedną stronę, rzeczywiście to jest już wyższej jakości produkt, no i tutaj nie musiałam nic przerabiać, ale postanowiłam, nie wyrzucam, zrobię tą girlandę na nową i co zrobiłam, zobaczcie, przycinam tam końcówki tych gałązek. Każdą gałązkę musiałam nożyczkami tak jakby do czubka trochę przyciąć. Tak jak wyglądają naturalnie gałązki, że są igły coraz krótsze do końca, prawda? No i później po prostu najprostsza rzecz na świecie, ręką dosłownie, tak jak tutaj będzie widać, wzięłam farbę białą, to jest farba kredowa, którą miałam z innych prac plastycznych i po prostu tak wymamlałam, mówiąc najprościej, tą girlandę, tą białą farbą, każdą gałązkę z osobna. Chwilę to trwało, tak przyznam szczerze, że chwilę to trwało, no bo to trzeba było dokładnie zrobić, ale warto było, bo zobaczcie, jest taka ośnieżona girlanda, wygląda jak nowa. Efekt jest taki... może nie jest to... ekskluzywna girlanda za kilka stówek, ale na pewno wygląda lepiej niż wyglądała wcześniej. Generalnie jestem mega zaskoczona, że to tak spoko wyszło. No i za darmo, w zasadzie, bo farbę już miałam wcześniej. Przycięłam tylko te końcówki. Super według mnie. Naprawdę, dam jeszcze jakieś bombki na to, albo kokardy zawiążę takie duże, oprócz tego łańcucha, który tu jest wpleciony i lampek. I wydaje mi się, że kurczę, opłaciło się to i te pobielone końcówki, w ogóle pobielona ta girlanda, wydaje mi się, że wygląda naprawdę spoko. Spokojnie można by taką powiedzieć, że kupiłam nową w sklepie. Naprawdę warto było to zrobić, bo nie wyrzucę, a mam zupełnie, prawie, praktycznie zupełnie nową girlandę i no i za darmo, bo farbkę już miałam, a nożyczki też mam jeszcze po babci, także nic mnie to nie kosztowało. Kochani, chcę Wam pokazać jeszcze dwie ozdoby, bo ostatnio pokazywałam Wam takie DIY w tym filmie o pierniku, jak zrobić ten pompon z tiulu. No i z tych pomponów postanowiłam jeszcze coś zrobić. Zobaczcie tutaj filmik, jak robię takiego aniołka z tiulu. To jest ten aniołek, który tutaj jest. Po prostu dwa pompony wykorzystałam, patyczek, trochę wełny, trochę koronki, jakieś takie pojedyncze koraliki i zrobiłam z tego takiego anioła na choinkę. Ten anioł będzie dla dziewczynek, dla córeczek mojej koleżanki z teatru.
Mam nadzieję, że mi się spodoba. Mnie się podoba, uważam, że jest taki uroczy i ten kolor, i ta kolorystyka taka zimowa jest fajna. Naprawdę łatwo się to robi, jeśli macie tylko klej na gorąco, trochę cierpliwości i czasu, to coś takiego możecie sobie wykonać sami. To jest taka ozdoba trochę w stylu może vintage, w stylu retro, ta koronka tutaj, wełna. Można coś takiego wykonać, jeśli się ma zacięcie i lubi się to. Ja to bardzo lubię i czasem lubię sobie podłubać i wolę to niż obejrzeć jakiś serial na Netflixie, chociaż szczerze to oglądam też seriale. Moi drodzy, no i tak, to jedna rzecz. Druga rzecz, którą wykonałam, to również właśnie z pompona, taką baletnicę, zobaczcie. I też było to bardzo proste. Miałam trochę takiej niebieskiej włóczki na włosy. Tutaj Wam też pokażę przebitki zdjęciowe, ale zobaczcie na żywo. O, jeszcze mam tu włosy klejowe, widzicie? Trzymają się na tym tiulu strasznie długo. No i po prostu miałam taką błękitne wstążki, jakieś resztki, takie kawałki wstążek. Z nich zrobiłam nogi, oplotłam je na takim patyczku kreatywnym, tutaj jako bluzeczkę, jako body. I postanowiłam, że ta baletnica będzie... Ma nawet baletki, zobaczcie. Postanowiłam, że ta baletnica będzie taka zimowa, ma rękawiczki, ma szalik i ma takie nauszniczki, także trochę taka baletnica w stylu zimowej krainy baśni, ja bym powiedziała, tu ma jeszcze takie ozdoby we włosach. Bardzo mi się podoba, jest naprawdę super i chyba sobie ją zostawię właśnie tutaj na szczyt tej choinki, bo pasuje mi kolorystycznie i bardzo mi się spodobała ta baletnica. Także mam nadzieję, że Wam też się podoba, jest zabawna, jest śmieszna moim zdaniem. Kochani, na dzisiaj to tyle już tych DIY i oczywiście zapraszam Was do subskrybowania kanału, polubienia filmiku i już zapraszam Was na następny tydzień na vlogmasy, czyli haul lumpeksowy i ostatnie przygotowania do świąt, czyli strojenie domu, ubieranie choinki i pieczenie tego piernika i dekorowanie go, który już się kisi na szafie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, miłego tygodnia. Cześć. Pozdrawiam Borka.